Dzień dobry, Piotr Droński, Baszta Nieruchomości. Kolejna relacja z Zanzibaru. Czekam tutaj na Was. Czekam na tych, którzy chcą przylecieć chociażby na tydzień i zapoznać się z ofertą tutaj na miejscu, gdzie w ciągu jednego dnia pokażę Wam to, co najciekawsze, a to, co wpisuje się w Wasz budżet. Założone oczywiście na zakup, czy na remont, lub też wybudowanie w ogóle nowych obiektów. I pamiętajmy o tym, że na Zanzibarze najczęstsze bungalowy i hotele to są bardzo małe inwestycje. Rzędu 6, 8, 10, 16 czy 20 maksymalnie apartamentów. Doskonale to się wpisuje w potrzeby, w pewną specyfikę tego miejsca. Nie trzeba być tutaj milionerem, żeby się pojawić, ale można być bardzo szczęśliwym człowiekiem, kiedy już się pojawicie. Dlatego pięknie zapraszam. Zapraszam w imieniu wspaniałej ludności, bardzo gościnnej. Zapraszam tych wszystkich, którzy, szczególnie z naszego kraju, chętnie potrafią skorzystać chociażby z takiej oferty, jaką daje Biuro Podróży Itaka czy TUI, gdzie loty bezpośrednie z Warszawy, czy z Wrocławia, czy z Katowic są wspaniałym udogodnieniem. Ale informacja dla tych, którzy chcą przylecieć lotem łączonym, nie stanowi to żadnego problemu, a ja rekomenduję chociażby tureckie linie lotnicze, gdzie 40 kilogramów bagażu, które można zabrać, jest czymś, co czyni ten przelot wyjątkowo korzystnym. A jeżeli ma się tutaj co przywieźć, no cóż, tym bardziej to rekomenduję. Piotr Droński, Baszta Nieruchomości. Proszę dzwonić, kontaktować się na WhatsApp numer 601 730 555, 601 730 555. Serdecznie pozdrawiam z Zanzibaru.